Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Rozłóż liczbę 108 na czynniki pierwsze. Co to są czynniki pierwsze? Co to są liczby pierwsze? Liczby pierwsze są to liczby naturalne, które mają dokładnie dwa dzielniki. Dzielą się przez jeden i przez samą siebie. Najmniejszą liczbą pierwszą jest to liczba 2, bo dzieli się przez 1 i przez 2. Kolejną jest liczba 3. 3 dzieli się przez 1 i przez 3, później 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 i tak dalej. I teraz 108 będziemy dzielili na liczby, na te właśnie liczby pierwsze, tak? Będziemy wybierać, przez którą liczbę ta może się podzielić. No i tak, ci co znają cechę podzielności na 3, to już mogliby powiedzieć 1 plus 8 to jest 9, 9 dzieli się na 3, więc moglibyśmy dzielić przez 3, ale dla mnie przez 3 jest to trudniejsze. Skoro to jest liczba parzysta, więc wybiorę dwójkę. Na pewno 108 podzieli się bez reszty przez 2. 108 na 2 to jest 54, wyszła nam liczba parzysta, więc ponownie podzielę przez 2. 50 na 2, 25, 4 na 2 to jest 2, to będzie 27. 27 na 2 już się nie dzieli, ale 3 na 3 się dzieli. 2 plus 7 to jest 9, 9 dzieli się na 3, więc podzielę przez 3. 27 na 3 to będzie 9, 9 dzieli się na 3, 9 i 9 na 3 to jest 3, 3 podzielę jeszcze przez 3, wychodzi 1. No i teraz mogę rozpisać czynniki, tak, czyli rozkład liczby 108 na czynniki pierwsze. 108 to jest inaczej 2 razy 2 razy 3 razy 3 i razy 3. I w postaci takiej skróconej możemy zapisać, że 108 w rozkładzie na czynniki pierwsze to jest 2 do potęgi drugiej razy 3 do potęgi trzeciej. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.